Zanim zaczniemy filmik, to byłbym wdzięczny za zostawienie subskrypcji na kanale oraz jeżeli cały materiał przypadnie do gustu, to również prosiłbym o łapkę w górę. Dzięki! Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniecie, kolejny odcinek i najprawdopodobniej ostatni odcinek też z gry Galaxy Siege 2, w którym będziemy dodać na nowe galaktyki oraz na nowe levele z naszymi nowymi upgrade'ami. Jeżeli dobrze pamiętam, na końcu ostatniego odcinka zupgrade'owałem sobie troszeczkę tarcze oraz w sumie tylko tarcze. Więc zbyt wiele upgrade'ów nie mieliśmy, jednak zobaczmy, jak będzie sprawować się nasza maszyna z Harrisem, naszą nową tutaj miejscówką. Jak widać, Harris jest przepełniony wszystkimi typami przeciwników. Bo ja od naszych kos, których nienawidzimy, po, ja nienawidzę, po duże wydmuszki plujące w nasze otoczenie oraz tutaj zielone jakieś badziewia, które nawet nie są praktycznie w stanie dostać, nie są w stanie być dosięgnięte przez nasze bariery, dlatego uderzamy sobie tutaj szybko mocą naszych, jak się nazywa, samolotów, w sumie w idealnym momencie, bo spam ofensywy ze strony przeciwników jest tutaj gigantyczny i jestem w 100% przekonany, że właśnie straciłem swoje całe szanse na wygranie tego levela. Jedno jest pewne, będziemy musieli zwiększyć naszą ofensywę. Drugie jest pewne, będziemy musieli zwiększyć naszą defensywę. Co jest pewne trzecie? Że nie mamy szans na pierwszym podejściu. Tudzież boss będzie na tyle prosty, że po doleceniu do nich jakoś to zrobimy. Chociaż no, nie oszukujmy się, aby to było aż tak proste, musielibyśmy naprawdę mieć gigantyczne szczęście. Bo zobaczcie, ile tego tutaj syfu nadlatuje. Jedyną nadzieją jest to, że po prostu w momencie, kiedy... dobra, wychodzimy z tego. W momencie, kiedy próbowałem tu zrobić ten level, powinienem przechodzić z prawej strony i nie dostałbym wtedy ciosu od tych nożyc wszelkich. Ale kto tam wie, ile jest w tym prawdy. Teraz tak. Co ja mógł tutaj zadziałać? Na pewno trzeba sprzedać rakiety. Czy ja mam tu jakąś gorszą tarczę, którą bym mógł mieć, i jej używam? Nie, nie mogę, więc tą tarczę mogę też sprzedać. Co bym chciał sobie zwiększyć, zabiedować, ulepszyć? Czym bym chciał sobie wspomóc życie? Na pewno kabinę muszę kupić, jak powiedziałem, że mógł robić więcej modułów, ale... Mogę sobie defensywę zwiększyć. Która zbyt wiele nam tutaj nie da, ale zawsze będzie to jakieś tam dodatkowe ileś damage'a na klatę do przyjęcia. Okej, okay, na lewo, na lewo, na lewo, na lewo, na lewo. Okej, okay, w sumie zostało zniszczone. Teraz szybko samoloty użyjemy już na samym początku. Nawet niszczymy go. Nie udajemy się w lewą stronę, żeby ten nas tutaj nie atakował. Zaraz się trzymamy prawej strony. Zaraz się prawej strony trzymamy, ponieważ wiem, że potem te wszelakie nożycorękie gówinka będą naprawdę nam tutaj przeszkadzały. Tyk. Dawaj, utrzymuj nas przy życiu. Tak jest. I prawa strona, mówię. Prawa strona wydawało mi się, że była bezpieczniejsza. Bo tu był jeden, tu jest drugi i tu jest trzeci. Chociaż nie, no to jest tragedia. To jest tragedia cały czas. To jest kolejny, który wyleciał do nas do rzutu ręki, którego nie chcą, nie może nam zniszczyć. Pyk. Dawaj, niszcz się ich. Wydmuchę, dobra, teraz te zielone. Zdaje, prawej strony się trzymamy. Dobra, niszczymy go, niszczymy go. Dobrze, został zniszczony. Ciach. Mówi, wydaje, że te tarcze tutaj troszeczkę bardziej zdejmują damage niż powinny. Ja nie wiem, czy nie wiem, że się powiedzieć w ustawieniu, na przykład, że na początku mają być, nie mają być właśnie tarcze, tylko mają być ofensywne rzeczy, dopiero potem tarcze, bo one na przykład chyba zdejmują, znaczy mają teraz taki zasięg, że jak powiem, swój. Powinien ustawić na lewej stronie, nie zauważyłem tego. Nie założyłem tego za żadne skarby i teraz tutaj nas niszczy ten typ, którego nie chcą zniszczyć cały czas, dziękuję. A ja dodatuję do bossa, który owszem może być jakimś badziewiem, ale w to nie wierzę. Nie wierzę to po prostu, że miał szansę tym wygrać. Zobaczmy co, po prostu chcesz przyjąć, jaki jest boss. Masz jakiegoś Morgensterna, którym machasz. Jesteś strasznie niebezpieczny. Okej. Jeden plus jest taki, że właśnie machasz tylko tą bronią co jakiś czas. Pyk, ustawiam się więcej gdzieś tu. Huh.
O, to ja nie wiem, tutaj widzę kabinę nam chce atakować zaraz. A ja nie mogę pozwolić uniszczyć kabinę. Okej, nie mam paliwa, ale nawet dużo HP straciliśmy, szczerze mówiąc. Naszą przeciwnikowi, to nie jest aż taki level, którego nie da się zrobić. Teraz patrzcie, jak to klikniemy, to robi zasięg aż dotąd. Czyli obejmuje to. Rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Chyba. Te tarcze mają zasięgi. I na początku te tarcze będą zbierały damage, że dobrze rozumiem. A dopiero potem będą te zbierały inne tarcze i te bronie z przodu nie będą dostały na przykład damage'a. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bo jak miałem te jest z przodu, to te nożyco ręki biły strasznie szybko w nas damage. A tak, jeżeli one się cofną, to one będą musiały troszeczkę bliżej podejść i dopiero wtedy zaczną zadawać damage. Zrobimy sobie ten sposób. Bo to mówię, to użyłem na start, to możemy zniknąć dość szybko. Nie obchodzi mnie los tego czegoś. Sprawdźmy. Sprawdźmy, czy moja teoria jest prawdziwa. Czy to się opłaci. Dawajcie pyk. Ciach. Jest na razie git. Używam teraz szybko statków. Dobrze, nożyco ręki tutaj są niszczone. Teraz sobie się z prawej strony, jeżeli dobrze pamiętam. Dopiero potem mam się ustawić na lewą. Bo nie pamiętam do mniej więcej, w którym to momencie jest to ustawienie się na lewą. Teraz będzie ta fala chyba, duża chmara, która naprawdę zada nam gigantyczny damage. Uwaga. Dokładnie, zaczyna się. Jezu, 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 Jezu. To jest żart? To, on dalej jest niezniszczony, no i tam jest kopie. Nie rozumiem tego. Wycofujemy się, żeby zdobyć sobie, żeby mieć te 70 tych kryształków. To sprzedajemy. Kupujemy tarczę. Jak to tarczę zostawić? Tu. 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 W ten sposób i tutaj jednak ten przycisk pójdzie gdzieś sobie tu. Czy ta tarcza mogłaby nam tu gdzieś pomóc jeszcze? Bez czegokolwiek? Nie. Nie mogłaby nam pomóc. Mamy takie ustawienie. Zobaczymy, co z niego wyjdzie. Naprawdę, jestem w kropce strasznie z tym levelem. Takie, nie mam dla niego żadnego rozwiązania, które byłoby naprawdę takim super rozwiązaniem. Pyk, teraz szybko tutaj niszczymy, znaczy się bronimy. Pyk, tutaj klikamy sobie nasze statki, żeby nam tutaj troszeczkę pomogły. Żeby jak najmniej HP straciły nasze tarcze. Pyk. Pyk. Dajcie, teraz ta największa salwa. Może w sumie nawet z lewej strony jest lepiej tutaj się trzymać, a nie z prawej. Tak w sumie pół na pół to jest. Jezus mary, no i czemu też tyle bije? Właśnie, chyba wyszło lepiej. Mam takie przeczucie, że chyba wyszło lepiej. Nie wiem na ile, ale chyba wyszło. Pyk. Znaczy, niszczy go, okej. Okay. Pamiętaj, że jeszcze jedna taka seria wyjdzie, tak? I o, no nie ma się czym cieszyć, że przeżyliśmy pierwszą falę. Właśnie, wychodzi teraz. Pyk. Niszczy go, dobrze. Teraz będzie ta kolejna. O Jezu, 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 mogłem się teraz usunąć na prawo. Przy drugim razie powinno się, chociaż... Tak nie wiem. Nie, powinienem się tutaj na prawo.
Pomyślałem, że tutaj na pewno zaczęli nam tutaj zostało tego wszystkiego. A ja praktycznie nie wycofałem się, więc moje harwestery nic nie zbiorą. I moja kamienia się tutaj niszczy, więc. O co chodzi z tym levelem? Ja wiem więc, jak te tarcze działają, ale. Jak któregoś ustawienia nie widzę. Czegoś naprawdę ważnego nie widzę. I to mnie boli. Coś takiego? Te tarcze bronią mniej więcej w ten sposób, ale tarcze się ze sobą nie bronią. Może. Żołniki będą biły szybko w tą, w te tarcze. Fire rate, czy fire rate? Nie wiem, ile mogę sprzedać. To jest problem. Jakbym wiedział, to mógłbym zaryzykować sprzedanie tego. Potrzebuję 3 do 1. Poczekam jeszcze, spróbuję to z harwesterami zdobyć. Żeby daje laser. I wymienimy sobie te predatory potem. To może być plan. To może być plan. Czyli poczekajcie, na początku trzeba się ustawić na. Nie wiem w sumie na co. W końcu już. Potem wydaje mi się, że na początku jest na lewo, potem jest na prawo lepiej. Jak tak patrzę na te trasy. Ewentualnie uzbierać po prostu harwesterami, zrobić te lasery i dopiero wtedy znowu próbować coś dalej tutaj robić. Piu, 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 piu. Dawajcie, niszczymy rakietami, tak jest. Ewentualnie te dwa rakiety, bo tutaj są jeszcze. Mam chyba te podwójne rakiety, właśnie może je wymienić. No teraz się ustawiłem genialnie po prostu. Nic nie zrobiłem. Ustawiłem się na dwie strony naraz. Genialne, Sani, genialne. A tu jest skrzynia ogólnie, o której nie wiedziałem jeszcze. Z czym mam sobie tutaj pomóc? Nie, wycofuję się, bo harwestery nie zostały zniszczone. Tak, kupuję sobie te dwa. Zaraz kupię drugi w takim razie. A, przejdziemy do sklepu. Ile to mu sprzedać? Chuj, 4 mi zabrakło. Lecimy szybko po 4 ten, po 4 Irona. Zabrę 4 Irona, wymieniam w ten szybko ten. Wymieniam szybko rakietki. Pyk. Dajcie te Iron, tutaj zbierajcie. Będę za 60. Super, wycofujemy się. Dziękuję, do widzenia. Sklep. Rakietki. Tutaj. To idzie teraz tu, to idzie teraz tu. Patrz, czy nie mam czegoś na przykład zdowngrade'owanego, na przykład za słabe nie jest. Ale może te tarcze są potrzebne do zupgrade'owania. Może teraz skupiamy się na tych tarczach. Zobaczymy, jak teraz wyjdzie z tym ustawieniem. Helikopterów jeszcze nie użyłam, w sensie samolotów. Pyk na lewo. W sumie na prawo teraz. Może teraz zwiększymy sobie bardziej damage, to mi wystarczy. Wiem, że w tym syfie potem będzie problematycznie, ale nie martwmy się na zapas. Pyk. Ciach. Dobrze, teraz wylatują. Teraz wylatują samoloty. Ustawiamy się na prawo. Jak najbardziej się da. Tego niszczy, to niszczy, czemu tego nie chcę zniszczyć? To! Co oni biją w takim razie? Co wy w takim razie bijecie, skoro nie w te noże? Wycofuję się. Bo... Ja już po prostu nie wytrzymuję. Fair rate 4. Okej, okay, jeden mogę stawić. Tu. Tak. Tak. No tak.
Aha. Tak, ustawimy. Muszę na to uzbierać, ale nie wiem jak nawet na to uzbierać. Powiedz galaktyki. Mogę na Canterblow i mogę na Gator. Ja nie muszę z tymi boić tak koniecznie. Czyli uderzmy Canterblow. Zobaczmy, czy w Canterblowie wydarzy. Aha, nie mogę. Jestem na tym Canterblow, czy nie? Nie wiem, na tym w sumie teraz jestem. Jest Canterblow, okej. Okay. Aha. Same nożyce tutaj są wszędzie. No to jest chyba zdecydowanie najcięższy level, jaki istnieje w tej grze. Chociaż może nie jest tak słabo? Dobra, jest słabo, Jezus Maria, nie... Co wam to co powiedziałem, że nie jest słabo może? A wygrałem. Jestem najlepszy. Okej. Okay. Niech będzie. Skoro wygrałem. Jak wiązek zostanę? 40. Podoba mi się to. Czy w takim razie ile mamy gwiazdek aktualnie? 59. Fire Rate 4. Closest. A tu ma least. Czyli to jest do najbliższego. To jest do najsłabszego. To jest do największego, czyli dlatego rakiety takie są pomocne. Bo rakiety niszczą nam te wszystkie nożyce. Popełniłem błąd ogólnie. Powinienem sobie to odblokować. Ale przejdźmy na chwilę do Gatora w takim razie. Skoro mogę uderzyć na Gator, nie muszę być z Harrisem. Zobaczmy, co tutaj na nas czeka. Może to jest sprawa łatwiej. Możemy rozwiązać na początku już tych samolocików pomocnych. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Jeżeli to nie będzie nożyco rękich, może to będzie naszym. To może będzie naszą wygraną. Ja po prostu się najwyraźniej źle budowałem, źle myślałem tym. Miałem złe podejście. Nie robiłem sobie rzeczy, które powinienem robić. Nie myślałem o tym na przykład, że o, to może być bardziej opłacalne tutaj, ponieważ to bije w te duże, to może być bardziej opłacalne, ponieważ to bije w te małe, to najbliższe i tak dalej. Budowałem po prostu lasery, ponieważ są instant i miały duże zasięgi. Ale najwyraźniej to te wszelkie rakiety były opłacalne bardziej na bossy, a nawet na poprzedni level. Dobrze, jak tutaj z tym przeżyciem będzie. Dawaj, bo nie chcę stracić naszych harvesterów, tak? Bo tutaj strasznie dużo zdobyłem materiałów i ja chcę je wyciągnąć. Szczególnie, że zrobiliśmy skrzynkę. Pyk. Jest całkiem dobrze, nie mówię, że nie. Pyk. Ciach. Jest nawet bio bardzo dobrze. Ten level jest nawet łatwiejszy chyba niż ten z... Ten Harris. To jest Harris. A ten jest Harris? To jest Gator. Na Harrisie jest ciężej przez te nożyce, chociaż jeszcze może być jakaś fala, właśnie. I ta fala nas tutaj zniszczy, więc ja wychodzę. Tylko dlatego, że chcę na 100% mieć tą skrzynkę, bo nie wiem, czy ona się zniszczyła. Mam wtedy drugi Destructagan, tak, dokładnie. I... Zrobimy sobie w ten sposób. Potrzebuję chyba rakiety dodatkowej. Ja bym chciał to zobaczyć. Zobacz to w akcji. Tu. Ale tak jak potrzebuję rakiety. Tak jak potrzebuję rakiety, więc tak. Tarczy nie mogę sobie usunąć, ponieważ nie będzie mnie wtedy nic broniło. To ja też nie. Oj, życie tego cwaniaka jest tutaj naprawdę ciężkie. Nie wiem, co tutaj mogę usunąć, co nie.
No i co zaryzykuję zagrać ofensywniej? Co myślę, my jest źle skończyć, wracamy na Harris. Ale dodatkową rakietą oraz z tym... Może tak nawet zrobię, bo to atakuje closest target. Właśnie tak. I zobaczymy, czy może te nożyce ręki będą szybciej padały. Wiem, mam mniej tarczy na środku, ale trudno. Mam z tego większy damage i fire rate 4. To nawet nie jest w stanie strzelić. Jak na razie, za szybko jest wszystko niszczone. Okej, okay, używamy rakietek. Dawajcie. Bo to będzie teraz ta duża fala. Ustawiamy się na bok. Pyk. Dawajcie, niszczymy, 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 tak jest. Jest nawet wydaje mi się, że jest o wiele łatwiej niż było do tej pory. O, jest, pojawiły się nożyce rękie. Ale one są strasznie tutaj szybko niszczone. Chociaż nie aż tak szybko, jakbym chciał, żeby były. Nie aż tak szybko, jakbym chciał, żeby były, ale... Ta pierwsza fala nam wyszła zdecydowanie lepiej niż do tej pory za każdym razem wychodziła. Pyk, rakieta poszła tam. Pyk, druga rakieta, pyk, dobrze. Tak jest, te rakietki zdecydowanie tutaj zrobiły teraz robotę w tym podejściu. O, tak w niego. Dwie chyba rakietki go zniszczą, więc to jest też plus. Pyk. Rakietki, wyratujcie. Nożyce, 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 niszczyć. O, nie, 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 nie. Okej, okay, harvester nie zostanie zniszczony. Trudno. Nie mam zbytnio rakiet. Wydaje mi się, że ten level nawet mógł zostać laser naprzód po prostu. A rakiety zostawi troszeczkę w tyle. I byłoby nawet lepiej. Chociaż zobaczymy, jak to wyjdzie z bossem. Zobaczymy, jak tutaj wyjdzie walka z bossem. Pyk. Słuchajcie, niszczymy go po prostu. Niszczymy. Stoję sobie w miejscu. Znaczy, w sumie poruszam, żeby jak największy. Znaczy, jak najlepsze zasięgi miały. Każdy mogą mu tej łapy zniszczyć. Ale po raz to ma jeszcze tarczę. To jest jej plus. Ojojoj. Musimy strasznie dużo namiedzieć teraz, bo to był ten double damage. Pyk. Jeżeli z nim wygramy jeszcze jakoś w tym podejściu, to się zdziwię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć lasterów jeszcze bije tylko. Tylko, albo może aż. Tarcza została stracona. Cztery lastery. W sumie na trzy w tym miejscu atakują. Teraz cztery znowu. Jeszcze żyje. Wciąż żyje laser. Nie mam fuela. Tak jest. Mamy tego bossa w końcu. Ale to jest satysfakcja. Bo było ciężko. Ile to będziemy z tego mieli? Nie, po prostu kliknę sobie tak, będę sobie dogatory, zobaczymy nasze liczby. Hehehehe. Aj, moi drodzy. W tym levelu jest dużo małych jednostek. Czyli rakiety mogą pójść naprzód, one mogą być szybko zniszczone. Nie jest aż tak bardzo konieczne, aby to przeżyło. Lasery muszą tu przeżyć. Lasery oraz gnaty. To sobie zostaje tutaj. Harvestery też mogą pójść troszeczkę wyżej, chociaż nie, jednak nie, to byłoby bez sensu. Teraz tak. Dwie tarcze. Na te sloty. Tutaj jedna tarcza. Dwa te gnaty. Rakiety pójdą tu. To pójdzie naprzód. W sumie dwa harvestery. O Jezus Maria, co ja kupiłem? Chciałem powiedzieć, dwa harvestery mogę kupić. Ale dobra, niech tak będzie. Dwa lastery pójdą tutaj i dwa harvestery kupię. Aby móc w końcu zbierać więcej rzeczy. O, co to jest? Wymienić cały statek?
Correction, aha, aha. For constructing the largest ship, okay, for killing the third boss. Okej, 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 I see you, I see you. Ale czy nie mam żadnego może jeszcze level do zrobienia tutaj? Coś w tym stylu? Mam tylko tą. Rakiet lepszych nie mogę, tarcze mógłbym sobie w sumie te wymienić. Dwie tarcze mogę wymienić. Więc tarcze, serwis, tak. Wchodzi sobie zamiast tej tarczy, wchodzi sobie zamiast tej tarczy. Te dwie tarcze mogą sobie na razie wyjść. Do widzenia. I zrobiłbym sobie ten level teraz. Mówię, to jest dużo małych jednostek. Naprawdę dużo małych jednostek. Powinno być to wystarczająco. Rakiety tutaj w tym momencie nie są aż tak bardzo kluczowe jak wszelakie karabiny, które biją dookoła. Pyk. Teraz dawajcie jeszcze dodatkowo rakietę sobie dodamy, żeby tutaj pomóc przy pierwszej większej fali, bo teraz właśnie ona pojawi mniej więcej za ułamek sekundy. Nawet nie wiem, czy to nie jest już ona, chociaż chyba tak słabo nie wyglądała. Prawda? Nie zawiedliście mnie, gierko. To jeszcze nie była ta pierwsza większa fala. Chyba, że ja mam aż tak szybko naprawdę likwiduję, że ona nawet nie może wyjść. Teraz wyszła. Widać różnicę od razu. Ale... no w przeżywalności, moi drodzy, wy też tak zbytnio nie teraz, nie pokazaliście jakiś jaj. Gdzie wasza przeżywalność? Gdzie wasze... gdzie wasza moc niszczenia moich jednostek? A no tak, kapitan zdobył troszeczkę wiedzę. Znaczy zdobył troszeczkę więcej wiedzy na temat swoich działek. I ta wiedza wystarczyła, aby określić najlepszą taktykę na tych kosmitów. Owszem, jeszcze nie powiedziałem, że to wygrałem, ponieważ zobaczcie, gdzie ja się wtedy poddałem. To będzie teraz ta duża, teraz będzie duża fala, która może być problematyczna. Uwaga, bo tego to jest naprawdę dużo. Tego tu jest naprawdę dużo, ale mam nadzieję, że nie wystarczy, żeby nas zniszczyć. Dawajcie. Nawet spoko wyszło, nawet spoko wyszło, nie mówię, że nie. Tym bardziej, że się teraz pojawia boss. Dajcie, niszczyć, niszczyć, jeszcze ile możecie. Oj, co to będzie, co to będzie robiło? Puszczę rakiety. Okej. Bolesne rakiety, jak tak patrzę. Jeszcze nie będę miał jakieś tarczą, ale może ja mogę zniszczyć te rakiety. Jeżeli zniszczę mu te rakiety z boków, to może wtedy będę bezpieczny. A się nam zniszczycie, czy nie? Wiem, że z harvestingów nikt tam nie wyjdzie nawet z tym levelu. Nawet jej łapy nie zniszczycie, naprawdę? No nie. Nie zniszczymy, nie mamy żadnej ofensywy. Ustawienie troszeczkę inaczej musi wyjść, chyba w takim razie. To łapie tak, to łapie tak. A kiedy zrobimy naprzód? Chociaż rakiety problem z bossem mogą pomóc. Lasery naprzód. Lasery naprzód, tak jest. To jest, tu nie ma dużych jednostek. Więc to będzie nam najbardziej opłacalna opcja, chyba. Chyba, właśnie, to jest największy problem w tego typu sytuacjach. Chyba. To jest gdybanie zawsze. Zobaczymy, zobaczymy. Pyk. Ciach. Tutaj rakieta niby z przodu jedna jest. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może nawet wyjdzie nam na plus, może na minus. Nie wiem, trzeba wszystkiego próbować. Zawsze mogę się wydawać z harvestingami, które się napełnią i dokupić sobie jakieś nowe rzeczy. Wiele możliwości to jest naprawdę. Na przykład tą tarczę chociażby chcę zaupgrade'ować, tak? I to już jest zmiana, która blokuje nam te wszystkie jednostki. Tutaj, uwaga, wylatuje chyba teraz pierwsza fala, więc używamy rakiet, dokładnie. Wyleciała pierwsza fala przeciwników.
Ciach. Dawajcie, 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 więcej, 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 musicie to zniszczyć, żeby nie tać. Okej, jedna tarcza została stracona. Druga tarcza została stracona. Ale my się tutaj bronimy. Ładnie się wybroniliśmy. Nie jest najgorzej. Jeszcze mamy tutaj wielkie nadzieje w tym całym naszym statku. Okej. Będzie zaraz, będzie ta druga fala. Uda się wycofać sobie z harvestingami, zamienić te lastery na dodatkowe gnaty. To była też opcja. Zobaczymy, jak będzie wyglądała druga fala. Jeżeli będzie zbyt bardzo nas tutaj niszczyła, to wtedy się po prostu wycofuje i kupimy sobie upgrade. Tak, to będzie konieczne. Uwaga. Jak to wygląda, jak to wygląda, jak to będzie wyglądało. Zbyt wielkie oblężenie. Chcę mieć jak najwięcej pieniędzy. Trudno. Może zachowałem się jak tchórz. Na jeden. Staw tu. W sumie te statki w tym levelu mało pomagają. Niby cztery rakiety sobie latają, ale wydaje mi się, że laser zrobi więcej niż to. Ciężki ten levelek jest, bo niby tak się wydaje, oj, małe jednosteczki, szybko można je niszczyć i w ogóle. Ale potem przychodzi, przejdzie. Zamienię te jeszcze dwie jednostki. Potem przychodzi to do czego i takie jest, oj, no jednak nie jest tak prosto, jakby się wydawało. Z tym zdaniem powinien być spoko, teraz potrzebuję zrobić 80... Chyba 80, jeśli dobrze pamiętam. 80 kryształków, znaczy irona. I wymienię sobie tą tarczę, która będzie nam, która tutaj nam nie to, że na razie wadzi, ale mało pomaga. I może będzie lepiej z obroną wszystkiego. Pyk. Możemy powiedzieć, że te tarcze tutaj za bardzo blisko siebie stoją. Ona powinna chyba stać gdzieś. Też nie. Chcę dobrze. Są dobrze, one bronią się nawzajem, owszem, ale jakby rozstawiały zbyt bardzo, to wtedy by te były takie bardziej bezużyteczne. Chyba. Uważam, problem ustawił tutaj jedną. Mhm. Widzę dlatego potencjał do tego ustawienia. Powiedzcie, że nie zabrakło mi jednej sztuki. Powiedzcie, że nie zabrakło mi jednej sztuki. Jednej sztuki też później wycofałem. No, ponieważ jest 80, a nie. Że ja będę miał z tego jakikolwiek pieniądz. Słuchajcie, jeden iron potrzebuję. Jeden iron, zbierz ten iron i się wycofujemy. Od razu. Pyk, dziękuję. Wycofujemy. I teraz. Czy to mogłem sprzedać tę tarczę? Co ja robię? Robimy tak. Kupujemy sobie to. Zamieniamy z tym. Teraz mogę to wyjść? Bym tak sobie fuela wymienił? Jednego na ten active? Zobaczmy, wiem, że wygląda mi teraz paskudnie ten statek przez to, co jest tutaj. Ale może to, będzie miało to jakiś znaczący wpływ na przebieg całej tej sytuacji. Bo są zawsze cztery dodatkowe rakiety, tak? No niby mówię, to są obiekty tutaj małe i niekoniecznie mają za cel jako sfokusowanie się na tych głównych jednostkach, ale zawsze z większym się mogę przelecieć sobie. Czekamy na pierwszą większą falę. Okej, okay, zaraz się pojawi, więc używamy już teraz. Pyk. Żeby sobie tutaj dać jakiegoś nam mniejszego lub większego wsparcia. Bo są w sumie chyba małe rakiety, więc też zbyt wielkiego damage'a nie robią. Ale zawsze tam jakaś pomoc sobie wylatuje. Teraz ta fala, dawajcie go. Żeby te tarcze jak najwięcej przeżyły. Jedna zniszczona. Druga zniszczona. One zawsze muszą mniej więcej w tym samym momencie zniszczyć, ponieważ tak są ustawione. Więc nie mogę oczekiwać, że będzie inaczej, ale nie wygląda to tak źle. Nie wygląda to tak źle jak według mnie. Powinniśmy przejść do drugą falę i to tak dość spokojnie. Zresztą nie falmy dnia przed zachodem słońca. Bo już w tej galaktyce znaczy do tej pory, bo mieliśmy 35 minut, a jeszcze jedna galaktyka przed nami jest, tak więc. Proszę dwa z działka, utrzymajcie w dobrym stanie. Z bossem sobie poradzimy. Jeżeli przeżyjemy tą falę na naprawdę dobrych stosunkach i tak dalej, z bossem sobie poradzimy. Bo ten boss nie jest aż tak problematyczny. Ja można zniszczyć te działka po bokach, przytem rakiety. I potem już będzie po prostu tylko z górki wszystko. Dawajcie działka, róbcie robotę. Czemu ta tarcza go nie broniła? Nie rozumiem.
Raz tarczę bronią, raz nie i tak. No teraz na przykład bronią. I czemu przed chwilą tego nie chciał bronić? Dawajcie, dawajcie. Oj, dobrze, dobrze, dobrze. Teraz mówię, muszą zniszczyć szybko te działka po bokach. Bo już mamy teraz dużo rakiet, to jest nasz plus. Te rakiety robią dużo damage'a. Dawajcie, closest, closest, tak dokładnie, ale... Jest! Nie mamy już rakietek z lewej, z prawej strony. Znaczy z lewej strony, teraz tylko się sprawie zniszczyć. Chyba zniszczyli. Chyba tak. Więc teraz już tylko główny człon został. Mówiłem, że to będzie to ustawienie. Tak jest, tak jest. Rakietki się jeszcze poobijają. Oj, 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 wiem, że rakietki z tyłu mało ci robią, bo nie mam zbytnio jak się trafić z zasięgu. Ale, moi drogi, tak czy siak, jesteś martwy. Bo ty się jeszcze raz przybliżysz. Popaj, popaj, teraz pytanie, co w finałowej galaktyce będzie przed nami? Tego się boję. Pandora, Pandora, puszka Pandory. Co tutaj może być? Duże jednostki, małe jednostki, średnie jednostki. Kto wie? Wiecie, co to zrobię? Nie leczenie, a strzelanie szybsze. Bo... W sumie to wysunę. Kup sobie jeszcze jeden boost. Będę strzelał o 50% szybciej. Teraz. Teraz, właśnie, co teraz? Chyba pierw trzeba sprawdzić po prostu, co jest w levelu, a dopiero potem pomyśleć, co chcemy budować. Więc zaczynamy naszą zabawę. Zobaczymy, co to będzie, jak to będzie wyglądało. Duże jednostki, małe jednostki, średnie jednostki. Dużo, mało jednostek. O kurde, jakie lasery. Wiem, że to zapomniałem zmienić. Miałem jedne rakiety z tyłu, wyciągnąć troszeczkę do przodu. Te tutaj stąd. Zamienić z nimi. Tak miało być. Tak chciałem zrobić. Nie wiem, co to za achievement, ale teraz go sobie sprawdzę. A, nie sprawdzę jednak. Bo te rakiety z tyłu, mówię, no troszeczkę muszą więcej robić. To może teraz będzie dużo jednostek tego właśnie typu dużego, więc pyk. Nie wiem, gdzie więcej gdzie uciekać. Okej, okay, na razie na prawą stronę uciekam, widzę. No tu jest bezpieczniej. Dawajcie. Pyk. O Jezu, ale tego wszystkiego jest dużo. Ale, oj, chciałem powiedzieć, ale moje tarcze sobie wszystko wytrzymują. No i no, zapeszyłem. No to mnie zapeszyłem, potrzebuję jednak ten chyba moduł z jak się nazywa? Z leczeniem. W takim razie. Ja na pewno muszę to blokować, a ja potrzebuję tego gwiazdek pierw. Co jest niefajnie. Oj, harvesting, i zbierzcie to. Proszę, harvesting. Dosięgnij to, żeby nie zapaść się zbyt szybko. Okej, mamy to. Pyk. Jezus Maria, ile tych dużych jednostek jest. Oj, za dużo tego wszystkiego. Te lasery, te wszystkie kosy. Ja przecież nie mam możliwości zrobienia większego statku i większej obrony, więcej ofensywy, cokolwiek. Są wszystkie bossy, tylko jako mini bossy. I co to jest? To jest po prostu des... No, super. To naprawdę fajnie, że coś takiego dostałem. A to znowu przestawienie rakiet naprzód. Jako obowiązek wręcz. Tak. Tak musimy zrobić. Coś takiego. Coś takiego. Rakiety zamiast tych. Mhm.
Tak będzie chyba najlepsze, to będzie chyba takie najlepsze ustawienie z możliwych, jakie aktualnie możemy zrobić. Ale no chyba nic nie zrobię, próbujemy teraz. Rakiet, więcej rakiet mam na przodzie, więc będą szybciej te duże jednostki się niszczyły. Więc może to nam pomoże z obroną. Z obroną. Pych. Dawaj. Demolka jak najszybsza. To będzie szybciej strzelamy. Pyk, lasery. Aha, już pierwszą tarczę straciłem. No to nieciekawie naprawdę. Jak się trzymały te razem tarczy, chyba było lepiej. Chociaż może w czymś popełniłem błąd i go nie, po prostu nie zauważyłem. Bum. Lasery niszczone, te kosy niszczone. Ciach. Wszystkie trzy tarcze z przodu zniszczone. O Jezuniu. No jak tracę tarcze, to też tracę rakiety i wtedy się kończy po prostu nasze przetrwanie. Targety to niszczy, tak? No i tak tutaj trzy tarcze. Może coś takiego? Ja tego nie odczułem, szczerze mówiąc. Nic a nic. Myśl, Swaniak, myśl. Niech tak będzie. Zobaczmy, jak z takim ustawieniem polecimy. Mówię, to bije najbliższe targety, tak więc może jeżeli ustawienie się jakoś jest bliska, to będzie lepiej. Teraz jeszcze lepszych laserów nie mogę sobie ustawić. Bo jakby czuję, że one miały potencjał, ale potem zaczęły go tracić na to, że mają tylko 3 upgrade'y. Ewentualnie potrzebuję właśnie wyższy poziom rakiet. Tylko jak ja mam zdobyć gwiazdki teraz w tym momencie? Gdzie miałbym te gwiazdki zdobyć, żeby je odblokować? Jedna tarcza już ogólnie poszła. Znaczy jedna, tak? Więc nie jest aż tak źle, ale to jest... No już o wiele mniejsza obrona. Mówię, to jest taki najgorszy etap, ponieważ ja nie mogę się w żaden sposób, że jak powiem, ruszyć. Muszę stać więcej w miejscu. Bo nie wiem, czy się ruszę prawo, lewo, to i tak jest wielki syf. Ja potrzebuję tych podwójnych rakiet, to jest ten klucz do sukcesu. Ewentualnie może jak ja przeżyję tą falę, to tu już potem jest luźniej. Zobaczmy, co się dzieje potem. Zobaczmy, co się dzieje potem, chociaż nie mam tutaj potem rakiet, więc też mam trochę słabe przetrwanie. Nie zdobędę nic z tego. A ja potrzebuję, żeby robić rakiety 60. Ja mógłbym się wrócić. Co no? Mam tutaj coś, czego nie zrobię. Puścisz mnie, dziękuję. A ja chyba się nie mogę wracać do poprzednich planet, dokładnie. Czy zostało mi tylko to? 41 gwiazdek jest z tym. Idealna liczba, żeby odblokować właśnie to na 60. Mógłbym tego nie blokować. Nie mogę go cofnąć. Niestety. Coś mi tutaj nie pasuje. Te lasery już chyba może nie są też tak dobre. Może lasery trzeba powymieniać. Na te gnaty. Bo to ma zasięg o wiele mniejszy.
Może z trzeciego? Teraz Eleni sobie tam z tyłu stoją. Bo ja mam zasięg. Dalej mi się to jakoś nie uśmiecha. Ewentualnie więcej defensywy jeszcze. Powołaj tam na górze defensywę. Nie wiem, zobaczymy teraz to podejście. Gwiazdki powinien mieć jakąś możliwość zdobycia. No i super, czyszczę to wszystko niby, ale to będzie wystarczająco. Zobaczcie, jak te tarcze dostają, Boże. Bijcie, 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 no jak najszybciej możecie. Jak najszybciej możecie. Zaciąłem znowu jedną tarczę. Cały raz tracę tą jedną za każdym razem. Zaraz tracę działko. Jeżeli się nie mylę. Tarcza poszła, teraz pójdzie środkowa. A teraz będzie ta najlepsza, największa fala. Ustawię się w ogóle z boku. Zobaczymy, czy jakbym ustawił się tutaj, to czy byłoby lepiej. Czy to miałoby w ogóle jakikolwiek wpływ na nasze przetrwanie. No nie ma, żadnego wpływu nie ma na nasze przetrwanie. Może minimalny. Trzymajmy się teraz z boku. Pyk, 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 pyk. Damage już nie mamy, ponieważ ta lewa strona została zniszczona, więc muszę ustawić na drugą stronę. Nie, to się, niby coś przetrwaliśmy, ale mówię, no w pewnym momencie po prostu zabraknie teraz damage'a już. Pyk, pyk. No, aha, tu jest jeszcze jedna taka fala. Nawet nie taka, z 10 razy większa. Ona jest... Co ja mam tutaj ustawić, by to wygrać? Więc to znowu, muszę znowu wymyślić jakąś taktykę i jak ją znajdę, to wam po prostu ją pokażę, bo na razie to jest, no, tragedia z tym, co ja mam. No mówię, wydaje mi się, że potrzebuję po prostu te rakietki zmienić na podwójne rakiety, bo to ma dosłownie chyba wtedy większe mieć podwójnie. Damage 16 niby, ale ma fire rate raz, dwa, czyli no to jest 32 damage'a z każdego wystrzału. Coś wymyślę, coś naprawdę po prostu wymyślę. Dobra, po dosłownie 30-40 minutach gry wracamy do finałowego podejścia, które zadecyduje na tym, czy mamy w ogóle jakiekolwiek szanse na wygranie tego levelu. Mianowicie postanowiłem, że jeżeli teraz mi się nie uda, będę musiał niestety porzucić na finałowym levelu Galaxy Edge 2, ponieważ przez błąd, karygodny wręcz błąd, który kosztował mnie gierkę, a mianowicie ten upgrade. Jeden jest albo zbugowany i nie działa w ogóle, albo tylko jedna sztuka tego działa. Czyli w momencie, kiedy dodałem sobie te 4, w sumie 5 modułów, nie zwiększało to ilości damage'u, który inaczej, prędkości ataku, który wychodził z naszego działka. Gdybym miał to leczenie, najprawdopodobniej by nam się udało. W teorii jestem w stanie zdobyć te gwiazdki. Jednakże, aby dotrzeć do tych gwiazdek, które są wyżej i wyżej, musiałbym mieć właśnie to leczenie już teraz w możliwości użycia. Więc w tym momencie, jeżeli nie uda nam się zrobić tego levelu, dolecieć tam, gdzie powinniśmy. Po pierwsze muszę zmienić sobie fuela jednego, muszę go dokupić, więc zrobię tutaj, bo wiem, że mi fuela brakuje co chwilę. Jeżeli nie uda mi się teraz dolecieć, przetrwać i tak dalej tego levelu, rzucamy tę część i lecimy do Galaxy Edge 3, oddamy jakiegoś momentu. Każdy, który będzie zawiedziony, że nie dałem temu rady, no przepraszam was, ale postarajmy się, postarajmy, to jest ta finałowa próba. Finałowe ustawienie, czyli tarcze z przodu, gnaty na przodzie, rakiety gdzieś w połowie naszej drogi, lasery zaledwie dwa. To jest najlepsze ustawienie, jakie mogę wymyślić pod każdym względem. Jednakże już widzę w tym momencie, że jest tragedia, ponieważ tarcza jednak się to już zniszczyła, pomimo tego, że właśnie chciałem temu zapobiec, żeby te tarcze tak szybko się nie niszczyły. Zaraz powinna być ta pierwsza fala syfu. Dokładnie, wylatuję teraz.
patrzyłem na ustawienia, czy na przykład jak będę leciał prawą stroną będzie lepiej, czy jak będzie, będzie leciał lewą stroną będzie lepiej, czy jak będę leciał środkiem będzie lepiej. Nie ma, że jak powiem, tutaj dobrej ścieżki w tej przygodzie. Po prostu nie, bez względu na to, czy ja polecę prawą stroną, lewą stroną czy środkiem, dostajemy tak samo bęcki bez żadnej różnicy. Po prostu raz jest lewa strona bardziej obita, raz jest prawa bardziej obita. Środek jest w sumie najbardziej zbalansowany, ponieważ niszczy nam się cały środek porówno mniej więcej. Ale, no mówię, zobaczcie. Zobaczcie, jesteśmy w połowie levelu. Musimy przejść jeszcze jedną tą gigantyczną falę. Mam tylko dwie tarcze na cały mój statek. Straciłem raz... jedno ofensywne działko zaledwie straciłem. Z tego co mi pamięć pamięta w ogóle całe ustawienie. Więc jeżeli przeżyjemy jakąś tą falę, jakoś tą falę, to teraz tutaj właśnie nadlatuje. Co jest w sumie niemożliwe, zobaczcie jak się to wszystko niszczy. Jednostka centralna musi jeszcze przeżyć, to przypominam. Moi drodzy, niestety, bo niestety, nienawidzę tego robić. Nienawidzę czytać serii, po czym nagle ją anulować, bo to wtedy w teorii to jest anulowanie serii. Jednakże ten błąd, który nie pozwala mi nadlokować tego, a nie mogę mu do żadnej innej galaktyki się cofnąć, ani nic z, tym, nic z tych rzeczy, kosztuje nas całą gierkę. Więc Galaxy Siege 2, pomimo tego, że naprawdę mi się podoba, pomimo tego, że naprawdę chciałem to przejść, nie zamienię do zrobienia. I to nie jest tak, że ja poddaję się po dwóch próbach, prawda? Na tym levelu. Ja wam wyciąłem z tego materiału około 40 minut prób. 80 ustawień. Zmian pod względem, a może jednak chcę te moduły, może jednak ich nie chcę. Mogę wam jeszcze jedna spróbować. Z tym, bez tego modułu z samolotem. Puszczę po prostu jak to leci raz i będę mówił. Naprawdę, to nie jest tak, że ja mówię, nie starałem się. Chciałem, ja... dostałem swoje za swoje w przeszłości, że na przykład jakiejś części nie kończyłem. Niektóre gierki mogły być po prostu wygrane poprzez waszą pomoc. Pamiętam, że Zombie Night Terror bodajże. W pewnym momencie miałem ją zakończyć, jednakże znaleźliście na mnie rozwiązanie. Jednakże to jest gra flashowa. To nie jest tak, że ja robię coś tutaj na zasadzie źle. Coś, że jak już tutaj mogę sobie przestawić coś. Może inaczej, albo inaczej. Że nie wiem, co mam zrobić. Ja wiem, co mam zrobić, tylko nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ nie mam możliwości, nie mam dostępu do tych gwiazdek wszelakich. Jeżeli ktoś się uprze, może mi powiedzieć, ile gwiazdek mijam między tym etapie, który dodatuję. Tylko pamiętajcie, jeżeli dodam dwa harvestery, ja też zabieram sobie wtedy damage. A zabierając sobie damage, pomieszamy cały clear tego levelu. I też harvestery nie zawsze muszą brać gwiazdki, mogą brać irona, mogą brać... paliwo i tak dalej. Ja z harvesterami też to już przelatywałem. Na tym mam 27 gwiazdek, a nie na tyle, ile zakończyliśmy naszą... ile było przedcięcie. Widzicie jakąkolwiek różnicę z tym modułem? Ja nie. Przynajmniej jak na razie. Chociaż może jednak minimalną widzę różnicę, ale... dobra, to jest taka minimalna różnica, która nie robi zbyt wielkiego znaczenia. Poprzednio miałem dwie tarcze, to mam trzy tarcze. Tylko miałem jedno działko mniej stracone. Więc powiedzmy, zmieniło się to na zasadzie, że przeciwnicy zniszczyli mi działko, a nie zniszczyli mi tarczy jednej, tak? Ale tak się jak ta fala. Nie można powiedzieć, że się nie starałem. Więc to było tyle, jeśli chodzi o Galaxy Siege 2. Niestety niezakończone. Ci, co dotrwali do końca, dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeżeli chcecie mnie linczować w komentarzach, proszę bardzo, jeżeli użyjecie po prostu zbyt przesadnych komentarzy, bo to jest tylko gra w sumie, to po prostu możecie się pożegnać z kanałem. Ale mówię, na lincz w teorii pozwalam, ale wszystko ma swoje granice, tak? Postaram się nie popuścić z Galaxy 3, postaram się tam zrekompensować i postaram się też nie popełnić żadnego większego błędu. Poza tym ostrzegaliście mnie z dwójką, że coś tutaj może być nie tak, coś jest tutaj trudniejszego. Trudno. Widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnej serii, w kolejnym czymś. Nawet wyjątkowo dzisiaj nie poproszę o łapki w górę, ponieważ szczerze mówiąc czuję, że nie zasługuję. Więc to ma tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku. Siemanko, peace, yo!